Hej, cześć, cześć, witajcie, z tej strony Rashibo, a to jest już kolejny odcinek. Zagrajmy w Red Orchestra Heroes of Stalingrad. I jak widzicie, zaczynamy kampanię aliantów. I zobaczmy, co tam będzie się działo. Będziemy przechodzili ją na samym poziomie, czyli frontowiec. Lecimy! Niczym nie sprowokowana inwazja Niemiec w czerwcu 1941 roku zaskoczyła matuszkę Rosję. Zapłaciliśmy straszną cenę za zaufanie Führerowi i jego faszystowskim psom. Ich dobrze wyszkolona i wyposażona armia przeszła przez nasz kraj, by zatrzymać się dopiero u wrót Moskwy. Stąd rozpoczęła odwrót. Miliony synów i córek Rosji zapłaciły najwyższą cenę za zwycięstwo, lecz pokazały światu, że Niemcom można upuścić krwi. Wojenna machina faszystów pożąda teraz pól naftowych Baku oraz naszego ukochanego Stalingradu. Stawimy im opór. Armia Czerwona już nigdy nie będzie wycofywać się na własnej ziemi. Nigdy już nie opuścimy naszych ludzi w obliczu nazistowskiej agresji. Stalingradu nie oddamy. Powstrzymamy niemieckich najeźdźców lub polegniemy w boju. Niemcy myślą, że nasza 62. Armia wkrótce się załamie. Są w błędzie. Może odnieśliśmy rany, lecz jesteśmy gotowi bronić Stalingradu do ostatniego człowieka. Miasto jest w naszych rękach, chociaż jedyną bezpieczną drogą przerzutu posiłków i zaopatrzenia jest Wołga. Nasza artyleria jest przenoszona na wschodni brzeg rzeki. Stamtąd nadal sięgnie Niemców, stanowiąc dla nich trudniejszy cel. Teraz my przejmiemy inicjatywę i odzyskamy każdą ulicę, fabrykę i dom, które wróg zajął w imię swego przywódcy. Nasze siły będą siedziały nieprzyjaciołom na karku, zmieniając każdą chwilę w koszmar. Każdy z nich zrozumie, że cały czas trzymamy ich na muszce i w końcu przyniesiemy im śmierć. Nasze zewnętrzne linie obrony muszą utrzymać się na tyle długo, byśmy zdążyli przygotować obronę Stalingradu. Kiedy pozycje zostaną przygotowane, sowiecki żołnierz wycofa się tylko wtedy, gdy zużyje całą amunicję. Będą otaczały go ruiny, a jego płaszcz stanie w ogniu. Osłabimy ducha najeźdźców, a gdy w końcu ich złamiemy, otoczymy niemieckie oddziały i je zmiażdżymy. Bardzo mocny wstępniak do kampanii sowieckiej. No i zobaczmy, co nam zaoferuje misja. Jeżeli podobnie klimat, no to... jestem cały happy, jestem cały radosny. Jesteśmy żołnierzami Armii Czerwonej! Nie ma mowy o kapitulacji czy odwrocie! Z rozkazu Stalina czeka nas tylko zwycięstwo! Hurra! Dobra, teraz my jesteśmy na Spartanowce i my się bronimy. A z tego, co pamiętacie, to tutaj były jazdy. Chociaż szło to misję przegrać mimo wszystko. Ale teraz to będzie fajna zabawa. Teraz to będziemy... Zamieniamy się rolami, ciekaw jestem, co będzie dalej. No. No, tu jest nasz. Dobra, tu jest czysto. Druga flanka. Czysto. Ściągajmy tych, którzy idą może. On tu gdzieś wybiegnie zaraz. A, był kawałek dalej. Ilu naszych zostało? Ilu naszych zostało? No, kilku naszych jest jeszcze. Dobra. O. Tutaj był. O. O, dostaliśmy to mocno. No już chyba podchodzą bardzo pod nasze umocnienia. Niestety. Dobra, wybiegnij. Aj, i chyba z lewej strony dostaliśmy. O, szturmowiec z pepechą, bardzo miło. Za Stalina! Jest, po prostu. Czuję się klimat i to bardzo się czuje klimat teraz już. No. Wychyl się. Dobra. Tu nic.
O, oni są pewnie w tej drugiej części kościoła, czy też nie? O. Nie, oni byli w tej drugiej, całkiem drugiej. Całkiem drugiej, drugiej części. Dobra. Dobranoc. A, nie ma pomocy. Nie ma pomocy. Nicht Hilfe dir. Kolejnego. Za matkę raszkę. Aaaa. Czemu obrona celu nieudana? Tak niewiele brakowało. Dobra, mamy kolejne 3 minuty. Gdzie jest cel? A, teraz obrona tych zabudowań śmiesznych. Przydałby tu się RKM nam gdzieś. Byśmy go tylko gdzieś mieli. Psia krew. Psu bratu. Jakoś strzelanie do Niemców bardziej mi sprawia radochę. Nie wiem czemu. Ej, no co jest, no. No czemu? Psiarech. Sajucha. No czemu? What the fuck? What the fuck game? Dobra, mniejsza. Dobra, w domu to jak się okopiemy, to nie będzie wafla. Wejdźmy na wyższe piętra, żeby po prostu snajpić ich tutaj. Obronę mamy aż tam. Nie, to jest coś się po... A, dobra, bo teraz jest druga linia jeszcze tych. Aj, kurde, niedobrze. Dobra, weźmy. Wsiądźmy na ten karabin Gatling, jakby. Bawmy się po prostu nim tutaj na obronie. To, że stracimy tamten punkt, to jestem prawie pewny teraz. Ale... przynajmniej przytniemy kilku Niemców jeszcze. Hi, 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 hi. No. Ostro siecze. Kocie, co, czekajcie. Tak jak w poprzedniej, kurczę, w sumie misji zwiększyliśmy ten Bringless. Tak, teraz by trzeba było go chyba zmniejszyć, bo tam w sumie, jak widzieliście przed chwilą, dalej już nie widziałem nic, tylko plamy. I był to chyba problem właśnie związany z tym. Broń celu 2 minuty. No dobra, no niby 2 minuty to nie jest długo już teraz. No chciałbym wiedzieć, skąd padł ten strzał. Dobra, odrodzę się przy kolejnej linii obrony. No właśnie myślałem, że to była kolejna linia obrony i co? I dupa. I to było na zasadzie fuck you game. Dobra, teraz musimy... Gdzie był ten karabin? Karabin był tutaj, tak? Gdzie był ten karabin u diabła? O, tak, zabrali mi karabin może jeszcze, co? Czy on był po drugiej stronie budynku? O, Jezus Maria, karabin. No. Ni chuja. Ni chuja, nie mamy karabinu. Dobra. Nie mamy karabinu, mamy nasz. Nie mamy naszego dużego karabinku, no ale mamy nasz mały karabinek, więc też sobie poradzimy. Teraz to mi się zaczyna być naprawdę trudne. To czemu dopiero teraz broń z celu? Kurde. Co tu się u diabła dzieje? Którędy oni weszli? No. A, magazynek. Mam nadzieję, że sobie dałeś z nim rady, kolego. Chyba dał. Dobra, okopmy się może w jakimś rozsądnym miejscu i po prostu musimy trzymać ten punkt. Broń! Sprawdźcie broń i amunicję! Dobra, będziemy się okopywać na tych schodach. Piechota, tam!
No, tylko... Chyba to nie chyba. No. No czemu, psia jucha? Ja fuck. Nie, ta mapa jest trudniejsza niż się wydaje. Nie oddam. Dobra, wczytam ostatni punkt kontrolny. I ta gra robi się coraz trudniejsza. Dobra. No więc dobra, okej, okay, może spróbujmy się. Drużyna strzelecka, druga szturmowa. Snajper tutaj. Druga obsługa LKM-u tutaj. Drużyna strzelecka tutaj. Dobra. I drużynę szturmową ten poprosił tutaj. Drużynę szturmową bym poprosił tutaj, może wtedy utrzymamy budynek. Dobra. Żeś ty sabaka jebaka. Dobra. No. Pilnuj mnie przez chwilę. Przyładujmy. No kurwa mać, co jest? Jeszcze raz. Dobra, znówcie, róbcie. Niech ten komp robi sam co chce, wtedy wychodzi mu to lepiej. Dobra. Fuck. O Jezus Maria, nie. Dużo ich tu, bardzo dużo. No co to było? Gościu wszedł, włożył mi karabin w głowę. Gdzie? Dobra. My się okopywaliśmy wcześniej tutaj, czyli pewnie z tej strony budynku jeszcze są Niemcy, tak? Dobra. Nie jest dobrze, jest bardzo wręcz niedobrze. Jest bardzo niedobrze. Trudna jest ta misja jak diabli, przyznam. Dobra. Musimy w sumie trzymać się w tak. Chłe. Dobra. Nie, dobra, w sumie na górę to nie ma co wchodzić. Gdzie był ten Niemczyk? Drugi. Dobra, dostał. Przydałaby się za chwilę amunicja. Druga strona pewnie budynku padła. No jasne. Nie! Ja pierdolę, to jest trudne. Dobra, jeszcze raz. Broń celu o nazwie ratusz. Cholera, najprościej było chyba tą cerkiew bronić. Bo na tej w tej cerkwi. Ja pierdzielę, ile ich biegnie. Ja myślałem, że ruskich wtedy biegło wiele, ale to kurde jest. To jest masakra teraz, ile tego biega.
Dobra. W sumie... robię co może. Aż... co ja dostałem? Aaaa, niedobrze jest, bardzo niedobrze. Dobra. Nie, trzeba po prostu chyba celnie strzelać, to diabelnie celnie. O Jezus Maria, ile tam tego. Dobra. O Boże święty. No, normalnie diabelstwo teraz nie obrona, ale... no, szkurwa, przeładować ten karabin. Uuu, la 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 la. Dobra, idziemy na niższe piętro. To jest bardziej strzelanie w marszu teraz i tak. Dobra. Magazynek, magazynek, naboje, mor naboje need. Dobra. Kurde. Magazynek. Dobra. Mamy PPH, czyli można PPszą to coś po... ou. Ale dostaliśmy od boku niestety. Zabiorę cię ze sobą, komunisto jeden. Pu, faszysto! Dobra, szybciej, wykrwawiłem się, ale już, 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 potrzebuję spawn, potrzebujemy spawnu. Dobra. Dobra. Ja pierdzielę. Aj. No nie wierzę. Jak teraz na 10 sekund przed już przerąbiemy to. Tym razem faszyści wygrali. Dobra, jeszcze raz. O Boże, ta misja jest naprawdę... no jest naprawdę trudna, no. Teraz ta gra tutaj robi wyzwanie, no i to takie, że po prostu jestem w szoku. Dobra. O, żeż kurwa, dużo ich tam. Dużo ich tam biegnie. Aua, nie, kurde, jak tak padniemy. Jezus Maria, gdzie on wybiegł? Szybko, 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 szybko. Dobra. Ej, no co to było? Czemu oni, kurwa, są już na naszym spawnie? Dobra, ale dwóch za jednego, no. Dwóch za jednego to też jeszcze nie jest taki zły deal. Kurwa. Dobra. Pistolet, pepesza. Pistolet i pepesza, tak? Spoko. Przeładujmy sobie ten pistolecik nasz, śmieszny. Wygląda na to, że jak się ręcznie wydaje im komendy, jednak to coś oni więcej robią, no ale... sabaka! Masakra jakaś po prostu, no. Dobra. Takie w sumie walenie z tego piździka nie jest takie złe. No. Dobra. Dobra, druga strona padła pewnie. O, psawa.
No nie, no kurde, to jest masakra jakaś po prostu. O Jezu. Lecz następnym razem odniesiemy zwycięstwo. Dobra, to jest trudna misja. Twoju mać. Dobra. Broń cię ratusza. Broń cię ratusza, róbcie co trzeba. Sabaka. Dobra, odstraszyliśmy go trochę. Oż, kurde, filler. Jakim cudem może was... No, broń cię ratusza. No i ja nie rozumiem tego, to jest cały oddział. Ja nie rozumiem teraz, jak to ma działać, kurwa mać, nie. Dobra, wiecie co? Już jest po ptakach teraz znowu. I kurwa spróbujemy jeszcze raz. Bo obrona... Okej, spoko. Spróbujemy jeszcze raz w obronie, na obronę na cerkwi przeprowadzić. Dobra, spróbujmy w ten sposób mi wydać rozkazy. Żeby atakowali punkt. Upewnijcie się, że macie naładowaną broń. Dobra. Dobra, spróbujmy obronić teraz. Ops. Ogólnie zajebiście osłaniają chłopaki. Chyba zabiliśmy tego. Chyba zabiliśmy jednego z nich. Dobra i chuj. Musimy to obronić. Dobra, ładnie. W nocnik. Dobra. Dobra. No, gdzie on tam? Do kogo on tam wali? Czemu ja jeszcze nie... Nie, dobrze, że nie widzę zegarka ciągle, który odlicza nam czas pozostały do obrony. Dobra, wyszedł mi pod celownik ładnie. Nowy magazynek jest pełny. Oni chyba nas tą artylerią po prostu tutaj gnoją jak chcą. Dobra. No i fajnie, zaczynam nam przemawiać cel. Spoko. Ja bym chciał wiedzieć dlaczego. Ja bym chciał do jasnej cholery wiedzieć dlaczego. No, to jest nasz, dobra. Dobra. Okej, spoko. Niech oni biegają, może za mną to będzie jakiś... To coś da. Broń celu pół minuty, no! Nareszcie! Kurwa, pół minuty to my to utrzymamy, nie ma, że nie. Dobra. No i chyba to jest to, żeby się bronić, że oni muszą... Oni muszą za nami, za mną biegać. No tak to oni chyba wychodzą. Wychodzą z celu i wtedy dupę bierze. Dobra. Jest! Udało się! 20 minut zajęła nam misja. Dzięki wam za uwagę, ludziska przede wszystkim. I do usłyszenia, do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!